Cześć, z tej strony Krzysiek, i witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Tym razem porozmawiamy sobie nieco na temat Saros OTS. Zdecydowałem się nagrać ten odcinek, ponieważ odkąd pierwszy raz wspomniałem na temat mojego OTS-a, minęło już chyba z kilka miesięcy, no i sporo się przez ten czas wydarzyło, dlatego postanowiłem was trochę doinformować. Chciałem w sumie zacząć tak od początku, dlatego będzie to taka krótka historia. Od momentu, jak to się zaczęło, do dnia dzisiejszego. Początek był jakoś w maju, zanim napisałem matury. Wtedy otrzymałem propozycję, żeby stworzyć swój OTS. Było to na takiej zasadzie, że serwer już w sumie istniał. Ja po prostu mogłem wprowadzić jakieś tam swoje poprawki i nazwać to jako swój serwer, że tak powiem. Ja spojrzałem, pomyślałem, no i stwierdziłem, no kurde, no. Typowy OTS, a z racji, że ja już tak naprawdę, nie wiem, 5 lat temu, 6 lat temu, już mi wtedy chodziła po głowie taka myśl, kurde, ale ja bym sobie zrobił OTS-ik, ale bym sobie zrobił OTS-ik, nie mam pojęcia jak, nie mam pojęcia kiedy, ale zrobiłbym. No i myślałem, kurde, to jest ten moment, to jest ten moment. Myślałem, dobra, rezygnuję z tego i zacząłem się po prostu poinformowywać, jak w ogóle się taki serwer tworzyć. Wiadomo, zaczęło się od mapki, dostałem edytor, wziąłem, narysowałem sobie jakiś kwadrat, później ścianki, wyszło, że to jest budynek, że to jest świątynia, no bo od czego się zaczyna w ogóle, co nie? No i jakoś to tak szło. Wtedy już było to myślenie na temat daty, bo w sumie zanim w ogóle przyszła mi do głowy ta myśl, że to będzie, jednak zrobię to od zera, no to już coś tam się tam przewijało z tym, że powiedziałem, że będzie ten serwer, coś z tą datą, ale byłem pozytywnej myśli. Czy to dobrze, czy to źle, nie wiem. Ale powiedzmy, że to była zbyt optymistyczna myśl, bo wiecie, zrobisz jedno ekspowisko, myślisz, kurde, szybko poszło, zrobisz drugie, myślisz, kuźwa, no nieźle jest, no nieźle. A później tak robisz, myślisz, ale zrobiłbym więcej, co nie? Zrobiłbym to tak. A tamte stare ekspowiska, kurde, jak one źle wyglądają. Jak to, i to ze wszystkim, co nie? Z plecami i tak dalej. No i zaczęło się tak to odkładać. Zacząłem także rekrutować ludzi, którzy mieli mi pomóc. Sporo osób się zgłaszało. Wiadomo, w większości były to takie informacje w stylu, nie wiem, czy sobie poradzę, ale spróbujemy. Większość osób sobie nie poradziła. Co tu dużo mówić. Ale zaczęły się pojawiać takie osoby, na które mogłem liczyć, tam mi mówiły, że o kurde, w tydzień to ja ci takie 10 ekspowizji było, zrobię, że ho ho. I mogłem sobie zacząć wyliczać, kiedy to będzie ten start, bo wiecie, ciągle mnie dopytywaliście, co nie? Ale, no, te osoby, na które powiedzmy mogłem najbardziej liczyć, czyli najbardziej te, które się przykładały, wypięły na mnie dupsko. I to nie było na zasadzie takiej, że o, Krzysiek Freud uwierzył, że tam ktoś mu zrobi 100 ekspowisk, bo tak za nic, po prostu coś tam. Nie, to były osoby, które naprawdę się angażowały, tam mówiły jakieś tam poprawki, chciały na tym serwerze wprowadzać, wysyłały mi tam znajomy dwa jakieś zajebiste ekspowiska, a i później wszedł informacja. No za tydzień się wyślę 5. Za tydzień się pytam, no co tam z ekspowiskami? On, ktoś tam mówi, ale no wiesz, co coś tam nie wyszło, internet, komputer, wyjazd, coś tam. No i mówię, no dobra, no. I tam wiecie, tak to dalej, bo tak, no bo. I to nie z jedną osobą, to naprawdę wiele osób tak było. I kuźwa, można się było wykończyć, ale jakoś sobie radzimy. No i co tu dużo mówić, no. Przekładanko. Aż w końcu dotarłem, powiedzmy, do aktualnego składu. Tutaj szczególnie mi życie uratowali Jalsari z Kubany i mój brat. Bez nich to naprawdę, to ten żart, po tym jak się ludzie, wiecie, wypieli na mnie i ja byłem w tej krytycznej sytuacji, powiedzmy, z OTS-em, to ten żart, że o, Saros OTS, sierpień 2020, no to już nie byłby niestety żart, ale za szczęście takie osoby się pojawiły i no, co to dużo mówić, gdybym miał taki po prostu ogarnięty skład od samego początku, to myślę, że już byśmy sobie fajnie grali u mnie na OTS-ie. No ale cóż, nie może być wszystko ładnie pięknie od początku, trzeba się namęczyć, żeby było dobrze. Tak niestety jest. Dobra, dlatego chciałbym serdecznie nie pozdrowić osób, które mi nie pomogły, chociaż miały pomóc. Chciałbym przeprosić wszystkich, którzy
Myśleli, że na przykład w sierpniu będzie, tak czekali na ten serwer, no niestety, no mówię, nie po całości moja wina, ale no jednak moja wina, dlatego przepraszam, że to tyle razy się odłożyło. No i serdeczne podziękowania dla osób, które mi pomogły, szczególnie te trzy osoby, chociaż wiadomo, że są ludzie, którzy na przykład zrobili tam jakieś jedno fajne ekspowisko, później odpuścili. I ja oczywiście każdemu dziękuję, ale nie będę tutaj wymieniał, bo wiecie, kto będzie. Wymienię przed 5 osób, ale bym było 8 i te 3 się na mnie obrażą. Nie. Ja nie chcę tak kombinować. Tak czy siak. Dziękuję. No i żeby już kończyć z tą dramaturgią czy czymś takim, nie jest źle. Ja to właśnie nagrywam dlatego, że nie jest źle. Tak zwlekałem z tym odcinkiem się. Kuźwa, ale będzie zajebiście! Ale to zaraz. Zaraz jeszcze coś ogarnę, żebym już mógł powiedzieć, że naprawdę. Zrobione jest myślę z 90% serwera, więc elegancko, elegancko. Ale na koniec zostają powiedzmy takie najtrudniejsze rzeczy. Więc nie chcę. Nie chcę już, naprawdę, ja już mam dość tej daty. Nie chcę nic mówić, bo się znowu na tym przejadę. Ale powiem wam tak, naprawdę już jesteśmy blisko wykończenia. Myślę, że to będzie o wiele lepszy OTS niż planowałem na początku. Mam nadzieję, że jak już zagracie, to stwierdzicie, że warto było poczekać. I teraz tak. Po pierwsze, żeby was tutaj trochę ożywić, żeby nie było, że jest lipa, albo nie wiem co, po prostu będą na grupie, postanowiłem zawalić tą grupę po prostu wszystkimi informacjami, screenami, z ekspowiskami i takie tam inne bajery, żebyście po prostu byli na bieżąco cały czas ze wszystkim. Więc zapraszam serdecznie, link w opisie. Tak samo na stronę, chociaż tam też będę informował. Tam już są patch notes, co nie? Teraz one będą się częściej pojawiać. Co zmieniłem na serwerze? Na przykład, że bronie dwuręczne będą silniejsze, bo ludzie z nich nie korzystają. Że na przykład, co tam było? Krownlegi na przykład są bardzo podobne do knightlegów. Stwierdziłem, a są droższe. No to zmniejszmy ich wagę, co nie? Że Bonelot Shield jest cholernie ciężki do zdobycia, a jest tak w sumie do dupy. No to go trochę zbufowałem. I tych zmian jest naprawdę sporo, dlatego tam możecie sobie poczytać. Chyba, że ktoś lubi niespodzianki. To nie musicie czytać. I czekajcie, bo teraz na koniec są zawsze najważniejsze rzeczy, a kurde człowiek by zapominał. Po pierwsze, primo. Prosiłbym o zostawienie łapki na zasięgu tego filmu. Możecie też zostawić jakiś fajny komentarz. Myślę, że niedługo będę nagrywał trailer dla OTS-a, więc jest też szansa, że jeśli ktoś napisze komentarz pod filmem, to załapie się jedną grupę, która będzie występować na tym trailerze. Ale to nic nie gwarantuje, to zobaczymy, jak to będzie w ogóle wyglądać. Ale tak czy siak, prosiłbym o jakiś komentarz, bo to jest właściwie motywacja do pracy. Bo co innego ma zmotywować? Ja wam powiem, żebyście sobie nie myśleli. Były takie dni, że ja po prostu tak jak tam w robocie siedział, co nie? Siadałem 8-9 godzin, robiłem odsa i koniec, co nie? Nie miałem czasu sobie pograć nawet za bardzo. Stwierdziłem, kuźwa, jebać Tibie Bolagi, Lola to ja już nie powiem. No i tu zapierdalałem. I cóż, mam nadzieję, że uda się szybko wyrobić. Z mi też szczególnie na tym zależy, bo wiecie, studia, więc wakacje moje też tam się powoli kończą. Ale mówię, jest dobrze, będzie dobrze. Informacje na grupie, na stronie. Co jeszcze ważnego? Co jeszcze ważnego? Pytanie może, czy byście chcieli jakieś odcinki pokazów? Nie, jak to powiedzieć, ekspowisk? Przykładowo, ja tu się zaroguję, chciałem, o tutaj macie schubanego ekspowisko, zaraz będzie, tylko sobie zmienię hotkeye. Co prawda pewnie nie padnę, bo on 2000 level, ale zaprezentuję wam chociaż jedno ekspowisko czy dwa, zobaczymy jak to będzie szło. Tutaj sobie, dobra, pomyłka, to było tam, dobra, biegnie mój dzielny druidzie. I chciałem wam pokazać jedno z takich fajniejszych ekspowisk. Bo mówię, ogólnie będę wam teraz dużo ich pokazywał, bo jakby ich nie wrzucałem. Nie wiem w ogóle czemu był taki przestój, chyba tego, że jakoś tam początkowo nie chciałem wrzucać wszystkiego, co jest zrobione, żeby nie było, że pokazuję wszystko i taka się przerwa zrobiła, że tak naprawdę tego dużo jest. Ale tak się na przykład prezentuje ekspowisko na Plago Esmify, powiem wam, że tu będzie, spoiler, mój zdecydowanie ulubiony bossik.
Więc możecie go szukać śmiało. Mam nadzieję, że sypnie wam lotem, a nie dupi was w ten sposób, że padniecie, bo no, pierdolnięcie ma. Tutaj go oczywiście nie zobaczycie, ja go specjalnie nie wyspiłem, żeby nie było wiadomo, gdzie on jest, ale tak to się prezentuje. Myślę, że przejdziemy tylko do końca korytarza i będziemy kończyć, więc to było na tyle. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. Cześć. I bleed it out, digging deeper just to throw it away. I bleed it out.